Witam serdecznie na kanale megadyskont.pl. W tym filmiku chcę Wam pokazać mobilną jednostkę policji od LEGO o numerze 60044. Ten duży zestaw ma aż 375 elementów i przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Na pudełku widzimy całą mobilną jednostkę policji, a także dwóch policjantów goniących bandytę złodzieja. W lewym górnym rogu pudełka mamy informację, że cały pojazd jest długi na 30,5 cm, a na boku mamy pokazaną rzeczywistą wielkość minifigurki. Jest to minifigurka policjanta i sprawdzamy, rzeczywiście jest takich rozmiarów jak na pudełku. A na odwrocie pudełka mamy różne scenki, którymi możecie się zainspirować podczas zabawy. Wśród klocków znajdziemy również takie do złożenia minifigurek. Mamy ich aż 3. Jest to dwóch policjantów i jeden złodziej. Jeden z policjantów ma czapkę policyjną z odznaką. Również ubrany jest w mundur. W jednej ręce trzyma kajdanki, a w drugiej latarkę. Drugi ubrany jest podobnie, czyli w mundur policyjny, ale ma na sobie czapkę bejsbolówkę. A zobaczmy teraz ten mundur z tyłu. Tam widać kieszenie i krótkofalówkę. Złodziej natomiast ubrany jest w białą pasiastą koszulkę, a także szare spodnie. Na jego twarzy widzimy lekki zarost i zadrapania, a na głowie ma czapkę. Poza tym w jednej ręce trzyma czerwony łom, a w drugiej 100-dolarowy banknot. Teraz spójrzmy na wielką ciężarówkę policyjną. Zaczniemy może od kabiny. Na zewnątrz mamy napis police, czyli policja. Znajduje się tutaj również czarny, duży grill, a także zderzak. Mamy niebieską szybę i 4 żółte światła, a także 2 niebieskie. Znajdują się tutaj również 2 lusterka. Kierowca może sobie je dowolnie ustawiać. Mamy również otwierane drzwi z jednej i z drugiej strony, a w środku miejsce dla jednego kierowcy, oczywiście kierownica i czerwony kubek. Kabina jest na 4 kołach i można ją przymocować lub odpiąć od całej ciężarówki. Tutaj również znajdują się 2 światełka, a także tablica rejestracyjna, czyli ta kabina może się poruszać sama. A teraz zobaczymy, jak wygląda cała ciężarówka. Możemy ją sobie swobodnie ustawić, ponieważ pod spodem znajduje się nóżka. Na samej górze ciężarówki mamy tarczę odbiornika satelitarnego i antenę do śledzenia złoczyńców. Teraz zobaczmy jeszcze na kolor i ogólne naklejki na samochodzie. Znowu mamy naklejone napisy policja, tak samo na odwrocie. Cała przyczepa porusza się na 4 kółkach. Z tyłu ma światła i tutaj widzimy kraty od aresztu. To teraz otworzymy drzwiczki od pierwszego pomieszczenia. Tutaj mamy barierki do rozstawienia na drodze. Możemy je schować. Na razie nie będą nam potrzebne. Zamykamy z powrotem drzwiczki i otwieramy duże. I zobaczymy, co znajduje się w mobilnej jednostce policji. Na jednych drzwiczkach na odwrocie mamy mapę, a na drugich widzimy rysopisy ściganych. W środku znajdują się ekrany, na których policja może śledzić złoczyńców. Tutaj również mamy komputer i urządzenie do lokalizacji. I przed tymi urządzeniami są 2 krzesła, na których mogą zasiąść policjanci. Obok mają kubek z kawą, mogą się posilić. Ale to nie wszystko, ponieważ na górze samochodu mamy taki suwak, który wysuwa nam ekran, na którym widzimy dokładne położenie ściganego. Przesuwamy z powrotem i teraz wysuwa nam się ekspres do kawy. Policjanci właśnie namierzyli złoczyńcę. Ucieka on z banknotami. Mogą go szybko złapać, ponieważ mają już jego lokalizację.
Jeden z policjantów wyrwie mu łom, a drugi zakuje w kajdanki. Rebusia, aby nie uciekł, możemy zamknąć teraz w mobilnym areszcie. Przykuwając mu do nogi kulę. I w ten sposób schwytany nie ucieknie już. A policjanci mogą się teraz posilić kawą. Po udanej akcji możemy zamknąć mobilną jednostkę policji. I jako kierowcę dać jednego policjanta naprzód, aby pojechali do komendy głównej policji. Jeśli zawsze marzyliście o tym, żeby przejechać się takim wozem policyjnym, to teraz macie możliwość właśnie z zestawem Lego. Jeżeli chcecie go kupić, to możecie to zrobić na naszej stronie internetowej megadyskont.pl.